Ja się urodziłam w lutym 40 roku w Warszawie. Moja matka była absolwentką SGGW, które skończyła chyba w 28-29 roku. Ojciec był lekarzem, skończył studia. Ojciec był najpierw weterynarzem, a później skończył medycynę. Skończył medycynę w maju 38 roku. I wiem, że pracował krótko w szpitalu Świętej Zofii. To jest przy Żelaznej, ten teraz szpital ginekologiczny. Urodziłam się w lutym i wiem, że to nie była, w Warszawie na Grochowskiej, na ulicy Grochowskiej, to wiem. Z przypadkowych materiałów ja znalazłam stosunkowo niedawno, jakieś 12-15 lat temu, znalazłam dokładną dokumentację, która była, ponieważ był ojciec lekarzem, w archiwum lekarzy. Tata, ponieważ był lekarzem, należał do izby lekarskiej i ja dostałam z Żychu jakieś 12 lat temu listę lekarzy niearyjskiego pochodzenia. I tam był widniał mój tata i widniało jego ostatni adres zamieszkania. Właśnie na tej, nie wiem czy ostatni, ale wtedy, kiedy ja się urodziłam. I ja z tym powędrowałam do archiwum lekarskiego i okazało się, że tam było mnóstwo dokumentów dotyczącego mojego ojca. Począwszy od dyplomu, skończywszy na ankiecie polsko-niemieckiej, którą ojciec musiał wypełnić w 40 roku, w połowie 40 roku. To była ankieta dotycząca jego żony, rodziców jego i rodziców żony. Ankieta była dla Niemców. I oprócz tego różne listy ojca do izby lekarskiej. No ale najważniejsze to, że to były też zdjęcia przyczepione do tej ankiety. I okazało się, że ta ankieta była książka w tym archiwum lekarzy Izby Białostocko-Warszawskiej z podziałem na Aryjczyków i Żydów. I właśnie z tejże książki była te wszystkie dokumenty związane z tą ankietą. I ja tam dostałam wtedy pierwsze zdjęcie mojego ojca. Ja dotychczas nie wiedziałam, jak wygląda mój ojciec. I jakieś w domu matka moja miała jakieś zdjęcie ojca na jakimś spotkaniu lekarskim, gdzie było 50 główek i jedna z nich należała do mego ojca. Także nie znałam szczegółów. Później okazało się, że dokumenty są też w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ojciec studiował. Ojciec studiował, tak jak powiedziałam, najpierw weterynarię. To był na tym samym wydziale, był też wydział lekarski. I ojciec skończył studia weterynarskie w 24 roku. I później pracował jako weterynarz i dopiero w 30 latach
postanowił studiować medycynę. I w archiwum uniwersytetu były też właśnie wszystkie dokumenty dotyczące okresu studiów. I był między innymi indeks ojca i na początku było napisane wyznanie mojżeszowe. A przy końcu, przy ostatnim roku studiów lekarskich było napisane bezwyznaniowy. I to dostałam, te dokumenty dostałam właśnie z archiwum Uniwersytetu Warszawskiego. I matka moja, urodzona w 1905 roku, myślała o studiach medycznych, ale z powodu numerus clausus nie mogła studiować. Natomiast studiowała filozofię i w związku z tym, że nie mogła filozofię i prawo jednocześnie, ale tylko studiowała pół roku, dlatego że nie miała środków, żeby dalej studiować. Nie zaakceptowali jej prośby o urlop roczny. Także zaczęła studiować na SGGW. To tam ją przyjęto. Ze słów matki wiem, i nie tylko, że była pierwszą kobietą Żydówką na tym, na SGGW. I było podobno w piśmie Falanga oburzenie, notatka, oburzenie, że jak to Żydówki przyjmują na te studia, ale podobno profesor Grabski powiedział, no tak, ona jest Żydówką, ale my ją musimy przyjąć. Po studiach, studiowała na Wydziale Ogrodniczym. Po studiach nie mogła dostać pracy i w 1931 roku wyjechała do Palestyny, żeby tam no, po prostu pracować. Po półtora roku ciężkiej bardzo pracy, ciężkich warunków, bardzo wtedy były straszne warunki. Pracowała, była niedużego wzrostu, ale uważano, że jest silna i mogła pracować tak jak mężczyzna. Wiem, że pracowała przy zakładaniu gajów pomarańczowych w miejscu obecnej Natanii. I po półtora roku wróciła do Polski. I w 1934 roku poślubiła mojego ojca. I chyba wcześniej się znali, dlatego chyba też przyjechała, bo wtedy w Palestynie był taki tendencja, żeby kobiety się wychodziły za mąż za Niemców, którzy wtedy dosyć licznie przyjeżdżali, że Żydów niemieckich. No mama tego nie chciała i wróciła po półtora roku. Ja wiem, że ostatnie miejsce zamieszkania moich rodziców, obojga rodziców, to był Rembertów. Ukrywali się tam w Rembertowie. Ojciec nie poszedł. Dokładnie nie wiem, ojciec nie był w getcie, natomiast mama ze mną była w getcie i uciekła razem ze mną. Wiem, że przez
Leszno. Przez ulicę Leszno jakoś tam. No i się cały czas się ukrywali. I w 1943 roku ktoś wydał rodziców, że tam mieszkają i nie mogli tam powrócić. Nie mogli powrócić do tego ostatniego mieszkania. No i o tym wszystkim ja się dowiedziałam zupełnie przypadkowo, co dalej nastąpiło. Ja skończyłam medycynę w Warszawie. Pracowałam jako lekarz, wtedy nazywało się rejonowy, na Ochocie. I przyszedł do mnie taki pisarz, nazywał się Władysław Smulski, który był członkiem, ale to później się dowiedziałam, członkiem Żegoty. Prosił mnie o jakąś przysługę niezwiązaną z sobą, bo on wtedy leczył się u literatów. Natomiast prosił mnie o to, żebym mu pomogła w zbadaniu jego matki, którą chciał umieścić w domu opieki, staruszkę. I w związku z tym podarował mnie swoją książkę. Książka się nazywała Zaklęte lata. Wydał ją Pax. Tematem tej książki były różne historie pomocy Polakom dla Żydów w czasie okupacji. Ja tą książkę wczesno 70-tych lat przyniosłam do domu. Ja byłam bardzo zajęta i od razu nie przeczytałam, ale taka przyszywana ciocia po kilku dniach mi powiedziała, tam jest wasza historia. Ten rozdział się nazywał Miłosierdzie, ten rozdział książki. Tej książki, która się nazywała Zaklęte lata, a ten rozdział się nazywał Miłosierdzie. I ja tam wtedy się dowiedziałam o tym, co zaszło w sierpniu 1943 roku. Zaczęłam już opowiadać, że rodzice nie mogli wrócić nas do swego domu. Większość znajomych wyjechała albo już nie żyli. I rodzice zgłosili się do granatowego policjanta. Ale on powiedział, że jego to nie obchodzi. I w związku z tym postanowili oboje popełnić samobójstwo. Mój ojciec był świetnym pływakiem i mama postanowiła ze mną skoczyć do Wisły z mostu. A ojciec, nie wiem jaką śmierć, prawdopodobnie pod kołami pociągu. I okazało się, że w pobliżu tego miejsca płynęli piaskarze, którzy zauważyli dwie osoby, które są w wodzie. Mama moja wołała, nie ratujcie nas, my jesteśmy Żydówki, ale piaskarze robili to, co do nich chyba należało. Uratowali nas. I to się zaczyna nowy rozdział, że tak powiem, w dziejach mojej matki i mnie.
Ja oczywiście tego nie pamiętam. Matka wtedy żyła. Matka moja żyła do 90 roku. Do 1990 roku. Potwierdziła, że tak było. Tam były troszkę opisy takie romantyczne, trochę, że słońce jeszcze było, a później. No w każdym razie te opisy przyrody może były troszkę dodane. I wtedy matce pomogła Żegota. Przede wszystkim w tym, że dostała pracę, oficjalną pracę w Instytucie Higieny na ulicy Chocińskiej. Tam była karmicielką wszy. Dla potrzeb tyfusu była karmicielką wszy, które. I dostała pozwolenie wtedy na poruszanie się po Warszawie. Ja tego wszystkiego nie pamiętam. Tylko wiem, że mama też sprzątała, robiła na szydełku jakieś rzeczy. I ja się z mamą tak, no, plątałam. W czasie powstania warszawskiego, ale dopiero gdzieś w październiku, wyjechałyśmy na wieś. I ja już wtedy zaczęłam jakieś szczątki mojej pamięci, bo pamiętam, że bałam się Niemców, bo Niemcy tak strzelali. To było gdzieś w województwie krakowskim. I wróciłyśmy w styczniu 1945 roku do Warszawy. Bez niczego. Dokładnie bez niczego. Zupełnie. Jeden jakiś malutki kocyk i to wszystko. I mama dostała pracę w takim Samopomoc Chłopska była taka instytucja. I dostała pracę i możliwość mieszkania. To była na Alei Przyjaciół. Na Alei Przyjaciół to jest taka mała ulica odchodząca od Koszykowej. I tam dostała, no, mieszkanie. Najpierw na czwartym, później na trzecim piętrze. Mieszkanie kołchozowe, to znaczy wspólna była kuchnia, wspólna łazienka. Mieliśmy jeden pokój i wyjątkowo mieliśmy też, były tam trzy rodziny. To znaczy trzy rodziny były. Mamy, tam była mamy przyjaciółka, Polka, ze studiów, ze swoimi rodzicami i swoimi dwojgiem dzieci. Mama ze mną i jeszcze była bardzo ciekawa postać, później ciekawa, mianowicie Alicja Muszałowa ze swoją matką i siostrą i z mężem. Takie było to mieszkanie kołchozowe. To, że ja się dowiedziałam o te wszystkie dokumenty, które ja dowiedziałam się o moim ojcu, no to były mnie bardzo zaskoczyły, bo tam był też życiorys mojego ojca. Dowiedziałam się takich rzeczy, które mama mi nigdy nie opowiadała, że brał udział w wojnie bolszewickiej w 20 roku. Był kanonierem. Matka tego mi nigdy nie mówiła. Matka w ogóle była osobą, która chciała do przodu i się nie do tyłu. Także wszystkie te okropności okupacyjne mnie nie mówiła. Także ja o tym nie wiedziałam. Wiedziałam, że mam pochodzenie żydowskie, ale to mnie, to jako dziewczynkę mnie nie. Wiedziałam, że dużo tatusiów w czasie wojny ginęło
I ja tak też traktowałam, także mój tatuś, tak jak inni tatusiowie, zginął. A jak zginął, to nie wiedziałam. Później ja z panem Smulskim utrzymywałam kontakt. W międzyczasie on już coraz bardziej się posuwał w stanie zdrowia i już nie mógł, nie chodził już do przychodni dla literatów, tylko mnie prosił, żebym była jego lekarzem. Było jeszcze jedno spotkanie, takie promocja jego książki, innej książki, takiej, gdzie był współautorem, i ja tam odważyłam się do niego podejść i spytać się, czy mogę go odwiedzić w domu, bo to jeszcze troszkę chronologicznie było tak, że właśnie najpierw poprosiłam go o to, że chciałam z nim porozmawiać. I no i powiedziałam, że ta mała dziewczynka, o której on pisał, to właśnie jestem ja. On nic nie powiedział na to, w ogóle żadnego komentarza, tylko później właśnie byłam tą osobą, która go odwiedzała. To był bardzo dziwny, on mieszkał na ulicy Słupeckiej 7, w takim domu jeszcze przedwojennym. I później, jak już był taki bardzo słaby, wynajął część mieszkania młodemu małżeństwu z dzieckiem. I jego pokój to był, on leżał prawie na barłogu, bo tak sobie nie życzył żadnego sprzątania w jego pokoju. Na jego stole były różne papiery z różnych lat i recepty i wszystko. I wiedziałam, że on jest takim pisarzem, głównie do szuflady pisał, więcej do szuflady, ale, no, ale pisał też. I do końca jego życia, że tak powiem, myśmy mieli kontakt, on do mnie dzwonił czasem z takimi pytaniami, a czy on może umyć nogi, a czy obie. Bo tak jakoś miał do mnie zaufanie, takie troszkę przekraczające takie rozmowy, takie typowo lekarskie. On umarł chyba w 1977 roku. Na jego pogrzebie było chyba 5 czy 6 osób na Powązkach. Między innymi on napisał taką książkę Los dziecka. I ta książka, tą książkę też mnie podarował. I okazało się, że on znał dziewczynę, która była córką jego znajomych. I okazało się, że ta kobieta też należała do dzieci Holokaustu później. Bo to była cała książka, nie rozdział książki, tylko cała książka. Zresztą była żoną znanego pisarza już w dorosłym życiu. W czasie studiów ja nie miałam jakichś kłopotów ze swoim pochodzeniem. Natomiast później miałam takie odzywki, na przykład, że ktoś komuś się nie podobał, to mówił, a to Żydówa wstrętna. Także już wtedy zaczęłam rozumieć problem, w jakim ja się znalazłem i inni.
Moja mama nie była, pracowała w otoczeniu fantastycznym, pracowała w Panie. Najpierw w SGGW, najpierw w Ministerstwie Rolnictwa, najpierw tej samopomocy chłopskiej, a po kilku latach w Ministerstwie Rolnictwa. I w 1951 roku z Ministerstwa Rolnictwa przeniosła się do SGGW. Ja miałam możliwość przeczytania poufnych informacji o mamie, które znalazłam w archiwum SGGW. Bo mama była tam, w archiwum SGGW była najpierw jako studentka, a później już ze zmienionym nazwiskiem jako pracownik. I jako studentka nie było to nic tam ciekawego, bo nawet nie znalazłam indeksu. Natomiast jako pracownik to były ciekawe opisy, ciekawe opinie, takie niejawne. Mama była członkiem partii, ale takim członkiem partii, jak napisali w tym, że otaczała się niepewnymi elementami. Mama miała rodzinę w Palestynie. Palestynie najpierw, a później w Izraelu. Znaczy ta rodzina, brat mamy, mama pochodziła, to może na początku powinnam powiedzieć, mama pochodziła z bardzo ortodoksyjnej rodziny. Była najmłodszą z 11 rodzeństwa. I jedyną, która wyłamywała się spod obyczajów rodzinnych, wyszła za mąż nie z woli ojca, jak większość, tylko sama wybrała. Chociaż później podobno ten zięć był najukochańszym zięciem, ale była no, na owe czasy była taką postępową, można powiedzieć. Miała ciekawych nauczycieli, między innymi wiem, że Stefania Sępołowska była jej nauczycielką. I mama nie była religijna, w odróżnieniu od całej rodziny, od rodziców przede wszystkim. Nigdy w swoich, jak ja dorastałam, nie obchodziliśmy żadnych świąt żydowskich. I uważała w ogóle, że pewna taka ostrożność mamy przyjaciół, którzy ciągle mówili o antysemityzmie, wynikała z tego, że Żydzi troszkę byli winni temu, że się uważali, że są mądrzejsi i dlatego też byli nielubiani. Też tak mama miała taką tezę. Miała troszkę znajomych, przyjaciół wśród osób pochodzenia żydowskiego, a później w tej pracy, w Panie, już w tej ostatniej pracy, po SGGW przeszła do Panu, do zakładu genetyki, bo już była, zajmowała się genetyką, już od czasów pracy w SGGW, zaczęła się zajmować genetyką i miała tam fantastyczny zespół ludzi,
którzy wszyscy wiedzieli o jej pochodzeniu, ale to nikomu nie przeszkadzało. Między innymi kierownikiem tego był profesor Gajewski, profesor Gajewski, genetyk. I inni także miała bardzo dobre stosunki w tym. Po przejściu na, przeszła na emeryturę głównie dlatego, że była wrażliwa na zapach tytoniu i nie mogła uczestniczyć w tych takich posiedzeniach, gdzie było dużo osób palących. No ale jak przeszła na emeryturę, to była dalej bardzo aktywna, bo pisała do Problemów. Było takie gazety Problemy i nawet otrzymała tam nagrodę, trzecią chyba nagrodę za publikację, bo pisała artykuły popularno-naukowe w tych Problemach. I tak pisała do końca. Jeszcze w międzyczasie zachwyciła się Singerem i dla potrzeb rodziny przetłumaczyła kilka nowel Singera. No, nie wiem, co jeszcze. A czy pani mówi, że była ta rodzina w Izraelu? Czy rodzina była w Izraelu, tak. Więc tak. Nie. Mama utrzymywała kontakt z bratem. Było dwóch braci. Jeden jeszcze wyjechał do Palestyny przed wojną z rodziną i mama utrzymywała kontakt z tą, szczególnie z tą bratową. Ale ona, nie wiem do jakiego czasu, ale utrzymywała kontakt z bratową. Natomiast i utrzymywała mniejszy kontakt ze starszym bratem, który był, stracił w Warszawie żonę i dziecko i tam się drugi raz ożenił, który był rabinem wojsku Andersa. I z wojskiem Andersa dotarł do Palestyny. Ale to był dziwny trochę człowiek. No ale on chciał się z mamą spotkać i spotkaliśmy się w 1962 roku we Francji. Mieliśmy jakieś tam zaproszenie od mojej koleżanki, która wyjechała w 1957 roku. I wtedy mama się spotkała z tym bratem i w tym samym czasie okazało się, to był 1962 rok. Umarł ten drugi brat, który mieszkał w Tel Awiwie, a ten starszy brat mieszkał w Jerozolimie. I starszy brat, a ja w 1962 roku, po tej wizycie we Francji, wyszłam za mąż, za Goja. I to było już, przyczyną tego, że już mój wujek nie chciał się kontaktować z moją mamą, bo uważał, że to jest zdrada. Znaczy to pani wyszła za mąż? Ja wyszłam za mąż, tak. Ja wyszłam za mąż za Goja, tak. W związku z tym koniec kontaktów. Natomiast mama miała przyjaciółkę i tu chcę powiedzieć, bo to niedawno przedwczoraj oglądałam film pod tytułem Kto opisze naszą historię. Był ten film, nie wiem, czy pan widział. Tak, i mamy największą przyjaciółką była Rachela Auerbach. I Rachela mieszkała w Łodzi i jak wyjeżdżała w 1949 roku, to zostawiła nam swoją przepiękną szafkę i krzesło, i dwa krzesła. Na jednym z tych krzeseł jeszcze siedzę.
drugi jest piękna, znaczy piękna jest ta szafka, bo myśmy nie mieli nic. Jak wróciliśmy, pamiętam wielka, jak wróciliśmy z tej wsi w 1945 roku, to była wielka rzecz, że kupiliśmy żelazne łóżko. I to było jedyny przedmiot, który mieliśmy. No także z Rachelą Auerbach mama prowadziła korespondencję, ale myślę, że po 1968 roku to były jakieś trudności z tą korespondencją. Ja nie znalazłam listów mamy z nią. Wiem, że ona umarła w 1976 roku. Także przed mamą jeszcze. Czyli a kiedykolwiek pojawiał się temat emigracji? Nie, mamy nie. Mój mąż Goj chciał koniecznie wyjeżdżać. Natomiast mama po tym, po tej próbie w 30 latach nie chciała wyjeżdżać. Nie chciała wyjeżdżać. Ja też nie chciałam wyjeżdżać ze względu na matkę. Bardzo miałyśmy bardzo dobry i bliski kontakt. I coraz im starsza ja byłam i starsza matka była, tym kontakt był lepszy. Taki bardziej rozumiałyśmy się. Także ja absolutnie, mój mąż bardzo nalegał na to, żeby wyjeżdżać. Wszystkie sposoby próbował. Łącznie z tym, że ja jako lekarz, ktoś tam był zainteresowany mną jako lekarką w Stanach i tak dalej. Różne rzeczy wymyślał i nawet wyjechał do swojej siostry w Niemczech i powiedział, że załatwił to papiery, żebyśmy jechali do Australii całą rodziną. Wtedy już miałam dwoje dzieci. No i ja powiedziałam, że ja nigdzie nie pojadę. I mąż mój pierwszy raz, jedyny raz powiedział, że musimy się rozwieść i się rozwiedliśmy. To można zapytać, dlaczego on tak bardzo chciał emigrować? Bo on był, no bardzo nie lubił ówczesnej władzy. I nie lubił, no miał też nielekkie życie, bo on stracił ojca, mając 6 lat i matkę, jak miał 11 lat. Matka umarła chyba na gruźlicę, ojciec jakiś, no w każdym razie on nienawidził partii, był i chciał wyjeżdżać. No, także i tak wpoił to do moich synów, że z Polski trzeba wyjeżdżać. A sam w końcu nigdy nie wyjechał. Umarł w tym roku, w 21. Ale rozwiodłam się z nim właśnie zaraz po tym, jak, bo tak to mnie, on był, różne rzeczy robił, ale był, uważał, miał w pewien sposób staroświecki, że mąż to może wszystko robić, a żona nie. No i że musi być małżeństwo, to musi być i tak dalej, ale no ja po prostu ten rozwód przeprowadziłam w 1984 roku. Zaraz po jego powrocie z tą właśnie z Niemiec, gdzie mieszkała jego siostra wtedy. A czy może pani powiedzieć, pani mówiła o tej relacji z matką, tak? Mamą, jak ten fakt, no o tym pani się dowiedziała, o tej historii, o tej próbie samobójczej i o tym, jak zginął pani ojciec, wtedy się pani o tym dowiedziała, tak. Jak to wpłynęło na relację z pani mamą, czy jakoś wpłynęło? Na pewno się nie pogorszyło, czy się polepszyło,
chyba nie zmieniło się. Ja bardzo kochałam swoją matkę i widziałam, że jest no, nadzwyczajna. Ale wtedy, no wtedy może się zaczęłam bardziej interesować rodziną matki, jak matka była ta najmłodsza, najmniej taka, najwięcej chciała się uczyć, a mniej przywiązywała uwagi do innych spraw, więc różne takie śmieszne historie mi opowiadała. Nawet chciałam mojemu synowi nagrać, ale to się jakoś słabo nagrało swoje życie jeszcze, bo ojciec mamy, czyli mój dziadek był, cały czas się modlił, a moja babcia musiała dbać o rodzinę. Także mama na 2 lata przed śmiercią, w 1988 roku byłam z nią na wakacjach, tak wyjątkowo. I wtedy mi powiedziała, że ludziom zazdrości jedynie wiary. Nie majątku, nie sukcesów, tylko wiary. Bo nigdy, tak jak mówię, nigdy nie była wierzącą osobą. No. I także mama, pamiętam, właśnie gdzieś na kilka. Mama mieszkała oddzielnie dopiero pół roku po. Przed śmiercią mieszkałyśmy razem. I wtedy kupiłyśmy taki telewizorek pierwszy raz kolorowy. I mama bardzo cieszyła się, że możemy oglądać. Taki program był w niedzielę o 11:00 o Izraelu. Pan Nekanda Trepka. Takie różne programy o współczesnym Izraelu, o rolnictwie, o szkolnictwie. I bardzo myśmy to razem tak jak gdyby oglądały, ciesząc się, że możemy razem to oglądać. Ostatnie pół roku ze mną mieszkała, ale tak to no, fantastyczne miałyśmy jeszcze. Mama kochała, mama marzyła zawsze, całe życie o domku z ogródkiem. Nigdy tego nie miała, ale w 1969 roku nadarzyła się taka okazja, że mama została właścicielką takiej działki. To wtedy się nazywały pracownicze działki. I mama kochała tą działkę. Ja byłam raczej taką osobą, która mamie pomagała fizycznie. A później ta miłość do działki jakoś ja też się przelała, dotarła do mnie też. Także, teraz pani też tak, uprawia? Tak, bardzo, nawet w okresie, kiedy byłam bardzo chora, to też starałam się, jak nie ja, to ktoś to jakoś. Także to jest, uważam, że to jest takie przysłowie, chcesz być dzień szczęśliwy, to się łupi, chcesz być miesiąc szczęśliwy, to się ożeń, a chcesz być całe życie szczęśliwy, to uprawiaj ogródek. I ja uważam, że to jest bardzo prawdziwe. Ja nie uprawiam tego dlatego, żebym miała jakieś. Nie wtedy jestem najszczęśliwsza, kiedy coś tam, kiedy owocują drzewa, tylko wtedy, kiedy patrzę. Zaczęłam kochać, jak nagle jednego dnia jest coś takiego małe, a za tydzień już jest większe. Nie, ja byłam dosyć aktywna w okresie z pierwszej Solidarności. Byłam nawet w chociaż alfabetycznie nie pasowało to, ale byłam pierwsza na liście członków Solidarności w Szpitalu Bielańskim. No i wtedy właśnie zobaczyłam, że te kwiatki, te roślinki w ogóle nic sobie nie robią z polityki i sobie rosną
I to jest fantastyczne. Także tak. Także no, z tego powodu właśnie, że taka była tendencja mojego męża, to mój młodszy syn wyjechał do Izraela, a mój starszy syn wyjechał na stypendium doktoranckie do Ameryki. I tam są do dzisiejszego dnia. I czym syn zajmuje się w Izraelu? Syn skończył w Izraelu, skończył tylko anglistykę i stosunki międzynarodowe, bo tym się interesował, ale to na poziomie licencjackim. A interesował się w ogóle, jeszcze zanim wyjechał, to interesował się komputerami i naprawia komputery. Naprawia komputery, ale pracuje sam. Nie jest osobą, która mu się powiodła. Z różnych powodów, głównie z powodu swojego no, trudnego charakteru, który już był w Polsce też. Także to nie, nie. Ale nie chciał, uważał, że w Izraelu to będzie u swoich. Nie chciał, raz pojechał chyba do Norwegii, ale w celach zarobkowych na lato. Natomiast chciał, uważał, że tam będzie u siebie. No to tak, był najpierw w kibucu pół roku, później właśnie studiował i rzeczywiście skończył te i studiował, w nocy pracował, jakimś tam pilnował jakąś wytwórnię diamentów czy coś takiego. W każdym razie skończył studia, nauczył się języka dosyć szybko. No i tak jest, ożenił się, no ale trochę trudno mu jest, bo no, rozwiódł się, także nie jest mu łatwo, bo jest sam, ma dzieci, którego starszy odwiedza mój go syn, który ma w tej chwili już 13,5 roku, gorzej z córeczką, która ma 7 lat. Także no są napięcia między rodzicami, także to wszystko jest bardzo trudne. Natomiast starszy mój syn to już pojechał po skończeniu studiów fizyki i tam pojechał na stypendium doktoranckie do takiej miejscowości, do takiego Uniwersytetu Syracuse. Tam zrobił ten doktorat z fizyki, ale jednocześnie uczył się, studiował matematykę tam już w Ameryce i pracuje już cały czas jako matematyk. No i przyjeżdża 2 razy do roku. Ja chciałem się pani zapytać o pani takie poczucie tożsamości żydowskiej. Jak pani patrzy na przestrzeni pani życia, to się zmieniało, bo ja chciałem oczywiście zapytać o ten moment, no właśnie odkrycia tej historii, czy to coś zmieniło w pani poczuciu. Nie. Ale generalnie chciałem to szerzej zapytać, czy pani, jak to pani widzi, jak się to poczucie zmieniało, czy się zmieniało? Zmieniało się. Ja troszkę, można powiedzieć, wstydziłam swojego pochodzenia. Dopóki nie wstąpiłam do Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu w 1991 roku, gdzie było nas no, sporo, każdy miał może inną historię, ale wszyscy przed tymi ludźmi się nie wstydziłam. I to mnie bardzo wzmocniło. Ale nie mogę powiedzieć, że ja na przykład nigdy nie chciałam mieszkać w Izraelu, ani w żadnym innym kraju, ale
nie czuję się związana emocjonalnie z Izraelem. I jak jeżdżę tam, to bardzo mnie drażnią te ortodoksyjne takie, no wszystko, co jest takim. Także ja jestem, nie mogę, ja wiem, że religia żydowska przetrwała tyle lat i dzięki niej ludzie przetrwali, ale nie jestem, nikt i nic mnie nie przekonało, że mam być osobą wierzącą. A czy bywa Pani w synagodze tutaj? Bardzo rzadko. Nie na, bywam w synagodze, ale nie na świętach religijnych. Na Jom Kippur nie byłam. Nie bywam. Byłam na właśnie na koncertach, jak była jak był festiwal Singera i tak dalej, ale nie na, no raz byłam na, bo znam rabina Szudrycha od 91 roku i bardzo go szanuję i on, wiem, że on chciałby, żeby wszyscy wierzyli. Bardzo szanuję, w ogóle ja szanuję ludzi wierzących. W każdą religię, w katolicką, w każdą religię, ale nie mogę tego przenieść dla siebie. Prosił Szudrych, rabin, żebyśmy tam chyba rok temu, żebyśmy byli na takim święcie Simcha, że się tańczy, takie wesołe święto, święto Tory chyba to jest. Tak. Tak, ja przyszłam, tak, i też i cieszyłam się, że jestem tam i bardzo, ja bardzo lubię tańczyć, więc, ale nie jestem religijną osobą. I coraz bardziej, no już teraz nie przejmuję się tym moim pochodzeniem, ale było kiedyś, to było w rocznicę powstania w getcie, właśnie pan Michał Nekanda-Trepka chciał właśnie zrobić ze mną przesłuchanie i zrobił u mnie w domu razem taki film, no podobny, tylko że jeszcze byłam troszkę mniej pewna siebie i ja mu powiedziałam, że może robić film, ale żeby mnie zakrył oczy, żeby nie pokazywał mnie, tylko żeby głos. I on to zrobił. Aha, jeszcze ja wyjeżdżałam jakoś tak krótko po tym i spytałam się, czy on uwzględnił moją prośbę, a on bardzo był zdenerwowany i powiedział, że jak ja tak uważam, to trzeba z tego kraju wyjeżdżać. Tak mi odpowiedział. Nie wiem, czy pan się orientuje, kto to był Michał Nekanda-Trepka. To był bardzo zdolny reżyser, który miał żonę Żydówkę i córeczkę i oni zamierzali wyjechać do Izraela, ale ta żona tuż przed, to było przed stanem wojennym, zachorowała, miała wylew. No i to wszystko, ich plany na niczym. Oni nie wyjechali. Natomiast on swoją córeczkę, która miała 7 lat, jak poszła do szkoły, to ciągle powtarzał, że ona jest Żydówką. Tak jakby, a pan Nekanda-Trepka miał jakieś tam bardzo arystokratyczne pochodzenie.
No, ale on był, robił filmy, takie jeden z tych filmów z Bietą Ficowską pojechał do Szwecji o tematyce właśnie żydowskiej. No i jak mówię, miałam do niego najpierw pewną taką, no to, że robił te filmy o współczesnym Izraelu, które jeszcze oglądałam z mamą, to miałam dla niego taki szacunek i no, ale później, po jakimś czasie, okazało się, że ten film znowu wyświetlano i już nie byłam zakryta. Czyli nie dotrzymał słowa. Ja bardzo przeżyłam ten jego telefon, że z tej Polski trzeba wyjeżdżać, jeżeli tak uważam, że mam zakrywać twarz. Ja pracowałam jako lekarz w przychodni i miałam taką specjalizację, że do mnie z całej ochoty przychodzili ludzie. Bo na początku byłam lekarzem rejonowym, ale później miałam specjalizację taką i znali mnie bardzo dużo ludzi, mnie znało. Ja chciałam, żeby mnie ludzie znali jako człowieka, a niekoniecznie jako Żydówkę. I dlatego ja nie chciałam pokazywać swojej twarzy. O czym był ten film, jeśli mogę zapytać? To też był film właśnie to był film o mnie, no o moim tym. Czyli pani była główną bohaterką tego. Tak, 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 to był tak. Także ja to były krótkie filmy, ale były. I później nawet ludzie, z którymi w ogóle ktoś mi powiedział, że właśnie. Ja tam pracowałam w Szpitalu Bielańskim i właśnie się ludzie dowiedzieli i bardzo tak niektórzy bardzo uważali, ale ja już tam wtedy nawet nie pracowałam w tym szpitalu, kiedy ludzie się dowiadywali, bo ja w 1984 roku odeszłam ze szpitala. Także moja tożsamość jest, jestem Polką żydowskiego pochodzenia i nic więcej. Co to znaczy nic więcej? No, to znaczy, że uważam, że nie jest to ani to, że jestem Żydówką, to ani nie jest na mój plus, ani na mój minus. Taka i chciałam, żeby ludzie mnie oceniali z tego, co ja robię dla innych, a nie z tego, czy ja jestem Żydówką, czy nie. Tak ja uważam i wszystko, co robię, to taki ma sens. Rozumiem. A czy w pani życiu były takie momenty, kiedy pani właśnie była oceniana przez pryzmat tego, że jest pani Żydówką? Chyba nie. Nie wiem, bo tak jak mówię, ja nie afiszowałam się z moim pochodzeniem. Po studiach widziałam, że są różne osoby. Niestety w kręgu lekarskim bardzo dużo było osób antysemitów. Nie afiszowałam się i nawet było coś takiego, że mieszkał naprzeciwko mnie kolega z klasy. Naprzeciwko mnie mieszkał i myśmy w czasie szkoły nie mieli jakichś kontaktów, ale później jakoś tak los nas zetknął. Moja koleżanka przez jakiś czas była jego partnerką. I ja z nią byłam w jego domu i on tak bardzo, człowiek, który głównie czytał literaturę francuską i angielską, absolwent chemii,
to on analizował, kto z naszej klasy był Żydem przy mnie. Także to właśnie taki antysemityzm wyższego rzędu, powiedziałabym, którego bardzo się boję. I bardzo, znaczy teraz się może nie boję, ale to jest, uważam, najgorszy typ. Jeśli chodzi o 68 rok. Jeszcze mogę powiedzieć, w 68 roku ja byłam w zagrożonej ciąży drugiej i to było moim problemem. Natomiast mój mąż był w wojsku. Wcześniej był w wojsku. Jak myśmy się pobrali w 63 roku, w 62, to był w wojsku i w 68 roku mu proponowali, żeby się ze mną rozwiódł. No, ale on nie chciał. Co to znaczy, że mu proponowali? Sugerowano mu, że powinien się rozwieść. Ja do końca nie wiem, ile jego kariera dalsza potoczyła się, bo on z podporucznika awansował na porucznika i nic dalej. Proponowali, żeby się rozwiódł. No, on był takim człowiekiem nie z miękkim kręgosłupem. I w ogóle, ale myślę, że on miał kłopoty przeze mnie niż ja. Ja wtedy pracowałam i jako lekarz rejonowy właśnie od 65 roku, bo 2 lata po studiach to był jeszcze staż. I on po pierwsze nie awansował, po drugie chciał wyjechać, bo bardzo nauczył się nieźle angielskiego i chciał wyjechać do Wietnamu jako tłumacz. Nie został zakwalifikowany. I ja miał też swoje, bo czasem napił się i wtedy miał zbyt język miał, bo też pracował w bardzo takim, w tak zwanej dwójce. Nie wiem, czy pan wie, co to jest dwójka? Znaczy chodzi o jakiś departament? Tak, to znaczy w dwójce to nie jest departament, tylko no taka ściśle tajna taka część wojska. I go stamtąd usunęli. Być może, że dlatego, że nie umiał jakoś języka powstrzymać, bo był zawsze bardzo, bardzo negatywny w stosunku do władzy tamtejszej. Moja mama w 68 roku oddała legitymację partyjną. I była jednym, miała bardzo takie kontakty z opozycją, bardzo duże. Także pod jej łóżkiem nawet jakieś maszyny drukarskie leżały. I natomiast, tak jak mówię, do tej pory nie wiem, ile mąż stracił przeze mnie, a ile przez swój charakter. No, do tej pory nie wiem. Nigdy mnie tego nie wypominał. Bo między 68, rozwiedliśmy się w 84 roku. Także. No bo ja się zastanawiam, pani mówiła
mówiła o swojej mamie jako o osobie, która mówiła o tym, że do przodu, że do tak. przodu. No i, mama była w cudownym właśnie tej zakładzie genetyki, to nie miała żadnych kłopotów ze swoim pochodzeniem. I nawet jak dostała tą nagrodę problemów, to też tam było, chyba wzmianka była też o tym, że jest pochodzenia żydowskiego. Bo jak rozumiem, to nie jest tak, no ja słyszałam takie historie, to nie jest to, że pani mama próbowała panią ochronić od tej tożsamości żydowskiej. Nie. To było rzeczą naturalną. Nie chciała ochronić, tylko chciała jakoś przekonać mnie, że pewne rzeczy, które Żydzi przed wojną robili, też nie było to miłe dla sąsiadów Polaków. I nie była taką, nie bała się. Dużo osób właśnie znajomych mamy pochodzenia żydowskiego to się wąchali antysemityzm. Mama nie wąchała. Mama nie czuła się ani zagrożona, ani w jakiś sposób upokorzona, nic. Nic z tych rzeczy. Także nie. Mama mnie tylko chciała uchronić przed opowieściami o wojnie. O tym, co no później właśnie mówiła o tym, że była karmicielką wszy i tak dalej. Jeszcze to ja chyba już powiedziałam panu, że jakieś kilkanaście lat temu znajoma, która znała mamę już z czasów wojny i wtedy i podobno mama mnie ze mną chodziła na te różne miejsca, gdzie sprzątała, gdzie i ja a w nocy i mnie troszkę tak, no byłam dla mamy troszkę uciążliwa jako dziewczynka 3-4-letnia. A w nocy mnie przytulała i mówiła moje kochane słoneczko, moje i tak dalej. Ja podobno powiedziałam, to przekazała mnie ta kobieta, która mamy znała, że powiedziała: mamusiu, dlaczego ty mnie kochasz tylko w nocy? I to ja zapamiętałam i stąd nawet ta Patrycja Dołowy. Bo to, co ja powiedziałam teraz, to jest dużo w tej książce. Wrócę, gdy będziesz spała. To są różne relacje różnych osób, między innymi moja. W 91 roku właśnie tak się stało, że to też był przypadek, że ja zostałam wybrana do wyjazdu na taki pierwszy zjazd. W 91 roku był zjazd ukrywanych w Nowym Jorku. I z Polski było 16 osób. Także ja byłam po prostu dlatego przypadkiem, bo ktoś, kto w Żychu pracował, ja go odwiedziłam z celem, żebym coś przesłać. Ktoś, kto miał większe możliwości przesłania jakichś rzeczy dla mojego syna, to ja poszłam i wtedy się okazało, ja tam tym osobom, które pracowały z tym człowiekiem, on opowiedział moją historię, bo on znał. I wtedy byłam między innymi tam była też Hanka Kral, był Andrzej, który jest redaktorem Voice of Poland. No,
zapomniałam, no wszystko jedno. No w każdym razie były 16 osób takich jak ja i były i 3 osoby sprawiedliwe były w tej grupie. I wtedy właśnie Szudrych nas z nami takie właśnie wszyscy opowiedzieliśmy swoje historie w jakimś takim domu. I no i on był naszym wspaniałym opiekunem był. Ja jeszcze później zostałam, bo mój syn już wtedy był w Stanach, także ja zostałam jeszcze trochę dłużej i nie tylko ja. No i Szudryk był, opiekował się nami fantastycznie. Byliśmy w muzeum i wyszliśmy z Muzeum Ziemi, był upał straszny, on nas przeprosił na 15 minut i po 15 minutach przyszedł uginając się od butli z wodą, żeby nas, bo myśmy nie mieli wtedy ani pieniędzy, nocowaliśmy w takiej jeszywie. Nas było jeden, był tylko mężczyzna, tak, to były same kobiety, nocowaliśmy w jeszywie. Byliśmy zapraszani przez różnych, no w każdym razie i byliśmy na tym zjeździe przede wszystkim. I na tym zjeździe byli ludzie z całego świata. Mało było z Europy Wschodniej, ale byli z Francji, z Belgii, z Australii i oni uważali, że my, to, że my jesteśmy, wiesz, w tej, bo jeszcze 91 rok maj, to jeszcze nie było tak wiadomo, że my nie jesteśmy komuniści, ale w każdym razie uważali nas, że myśmy się jak gdyby ulegli komunistom, że zostaliśmy. Że Żydzi, którzy zostali w Polsce. Tak, że myśmy tak. Były takie, były bardzo przykre takie głosy wtedy na tym. To było w hotelu Marriott. Ta cała, te całe obrady. No i tak, tak to było. Także oni no tak rozumieli, że myśmy jesteśmy przesiąknięci komunizmem. A w rzeczywistości? A w rzeczywistości nie było tak. No. Przyjechaliśmy, to była zresztą dla nas wielka, no, wielka rzecz spotkać się w Nowym Jorku z ludźmi. Tam dowiedzieliśmy się o różnych historiach, takich jak mężczyźni strasznie cierpieli, bo chcieli zakryć to, co uzyskali po urodzeniu. Także różne były historie bardzo dramatyczne tych ludzi. No ale myśmy, wśród nas jest, wśród tej grupy jest kilka osób katolików, czynnych katolików, którzy się nie, to właściwie jest jedna, która się nie wstydzi, która jest bardzo aktywna, ale która jest starsza znacznie ode mnie, 8 lat już była. No, jest osoba znana, bo już miała tyle wywiadów, tyle filmów o niej. No, w każdym razie ona była już dziewczynką 7-letnią, jak wybuchła wojna. Znaczy, pani mama, opowiadała pani coś o samym getcie warszawskim? Nie. Nie. Tego, jak, w jaki sposób... Nie opowiadała, ja tylko wiem, że mama brała udział w kursach, bo na terenie getta były kursy takie dokształcające i mama brała udział w tych kursach. Żeby mama była wielką zwolenniczką tego, żeby
przestać mówić o Żydach, że tylko mają być adwokatami, lekarzami czy jakimiś ludźmi związanymi z pieniędzmi. Chciała, żeby Żydzi zajmowali się rolnictwem. I mama była bardzo takim wielkim agitatorem. Wiem, że tuż przed wojną właśnie też w Sokółce jeździła do Sokółki, tam przekonywała, że przyszłość należy do rolnictwa. I była taka bardzo w tym taka no, uważała, że to jest przyszłość, a nie te, żeby odejść od tych tradycyjnych pojęć, że Żyd to musi być lichwiarzem i tak dalej. Tam była bardzo przeciwna tym takim tradycyjnym, nawet nie lubiła, jak są takie rzeźby, Żyd z monetami, coś takiego, tego nie lubiła. Bo... No tak, to ale... są stereotypowe. Tak, tak. I właśnie broniła się przed stereotypami. Absolutnie. Także przynależność do tego, to ja już przestałam być już sama. Także... Chciałem jeszcze dopytać, bo czy w takim razie... No to historię okupacyjną, bo pani się urodziła w Rembertowie, jak dobrze zrozumiałam. Tak? W Rembertowie było to ostatnie, tak. W Rembertowie było tak, to ostatnie. A czy wiadomo o coś o okolicznościach wyjścia pani z getta? Nie, ja wiem, że tu mama coś powiedziała, że byliśmy w jakimś Lesznie, w jakimś tego. Też wiem, że chyba mama była przechowywana też, bo bardzo się znała bardzo dobrze Antoniego Żabińskiego. Wie pan o tym wszystkim. I wiem, że Rachela Auerbach również. I chyba też się ukrywałyśmy też tam u Żabińskiego. W tym ogrodzie zoologicznym. Ale, bo wiem, że po wojnie byłam zaproszona przez pana doktora Żabińskiego tam do zoo. To pamiętam. Pamięta pani to spotkanie, tak? Pamiętam, no byłam, tak, spotkanie pamiętam, no czy pamiętam, tak, bo byłam wsadzona na wielbłąda i bałam się strasznie tego. I byłam, widziałam w terrarium, on nas poprowadził, nawet byliśmy w jego mieszkaniu, jak boa dusiciel tak dostaje pokarm i tak ten pokarm tak się przesuwa wzdłuż jego ciała. Także to pamiętam. A jeśli chodzi o w takim razie o tą rodzinę w Rembertowie, która udzielała... To nic nie wiem. Nie wiadomo, kto to był. Nie, nic nie wiem, nic nie wiem. Nie wiem, że mama się przyjaźniła później z jakąś taką dosyć prostą kobietą, ale nic nie wiem. Pamiętam, jak przez mgłę kościół na placu Szembeka, bo tam gdzieś jakoś też mieszkałyśmy, ale to jak przez mgłę. Także ja głównie to pamiętam wieś. Tą pod Krakowską? Tak. Może pani jeszcze o tym opowiedzieć? Co pani pamięta? Co no pamiętam, że wysyłano mnie po mleko gdzieś do jakiegoś miejsca i ja się bałam, bo były jednak jakieś strzały. Były. I pamiętam, że był taki chłopak, który ja miałam wtedy tam 4 lata, on miał chyba 12 lat i on
Mówił, że jak ja będę niegrzeczna, to on mnie wsadzi, bo miał kanarka, że on mnie wsadzi do klatki z kanarkiem. Ja się autentycznie tego bałam. I to jeszcze pamiętam, że w całym tym domu zostawiono dla mnie kożuchy od mleka. I pewnego dnia jakaś bomba uszkodziła ścianę i te okruchy tej ściany wpadły do tego pojemnika z tymi kożuchami i ja bardzo płakałam. Że tak. I to pamiętam. Czyli to była jakaś po prostu chłopska rodzina? Tak. Tak, ale nic więcej nie wiem. Także jeszcze znalazłam mamy pamiętniki, które napisała, żeby po jej śmierci nie czytać, ale ja to znalazłam zupełnie przed śmiercią, kiedy mama przenosiła się do mnie, a mąż tam, takie były do tego mieszkania, zamiana, mąż tam i to ja znalazłam te pamiętniki, ale tam w tych pamiętnikach raczej były rzeczy pisane od 45 roku do 40 chyba 8, ale tam tylko były takie, nie było tam o wojnie w tych pamiętnikach mamy. To raczej, jak rozumiem, dzienniki na bieżąco pisane. Tak, tak. Tak, tak. To bardzo ciekawe. Tak, ciekawe. Ciekawe. Widać było tak. Tak. Ale nie mogłam się przyznać mamie, że to czytałam. Bo to po prostu książki, a to było w książkach jakoś te. Gdzie mama została pochowana? Na Wólce. Na Wólce normalnie ja nie chciałam, żeby to było na żydowskim. Po pierwsze nie wiem, czy by to w ogóle było uznane, bo nie była religijna, nigdy nie chodziła do synagogi. Po drugie ja nie chciałam, bo wiedziałam, że ten cmentarz żydowski jest nieczynny w sobotę. Wtedy, kiedy ludzie mają najwięcej czasu, to ten cmentarz żydowski jest zamknięty. Także ja nie. Jest tylko, że jest nieliczna, gdzie nie ma krzyża, nie ma SP, świętej pamięci. Ale jest pochowana tak cywilnie, można powiedzieć. Powoli będziemy kończyć, ale czy mogłaby Pani opowiedzieć trochę o tym, czym Pani teraz się zajmuje, czym Pani żyje w tej chwili? Ja jestem emerytką, ale jeszcze ciut pracuję. Jestem endokrynologiem. Miałam dwie ciężkie depresje w 16 roku i w 20. To były pierwsze w ogóle depresje w moim życiu. Pierwsza to była tak nietypowo, bo wyglądało na jakieś zatrucie pokarmowe, ale trafiłam do szpitala i później różne badania. No nie byłam sprawna. Wtedy skończyłam taką pracę, skończyłam pracę na fundusz. W 16 roku skończyłam pracę na fundusz. W 2016 roku. I ta praca mnie bardzo odpowiadała, bo ludzie nie płacili. Natomiast cały czas ja zawsze, nigdy nie pracowałam w jednym miejscu, także bardzo byłam zawsze zajęta. W dzieciach Holokaustu to też jestem w
takiej komisji społecznej z racji swojego zawodu. My się spotykamy teraz częściej na Zoomie albo w ogóle na mailach. To jest taki dział pomocy społecznej, która prowadzi pani dyrektor Ewa Spaczyńska i tam są przedstawiciele różnych organizacji żydowskich. Związane to jest, nie wiemy nigdy żadnych szczegółów o danej osobie, szczegółów takich, tylko ile ma lat, jakie ma choroby i to w tej komisji jestem. No, rok temu się zapisałam do Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy gminie żydowskiej i muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie odebrałam. Nie sądziłam, że tak, że tam są tacy fajni instruktorzy, wykładowcy i że ludzie tak to chętnie. Także tam chodzę, uczę się angielskiego, bo z moją wnuczką i z moją eks-synową porozumiewam się po angielsku. I w związku z tym no, zapisałam się na angielski i na pantomimę. No i to, no poza tym to właśnie w lecie uprawiam działkę. No i dużo mam cudowne wnuki w Ameryce i w Izraelu. W Ameryce wnuki moje mówią po polsku, bo przyjeżdżają, także nie mam żadnych problemów. No a tutaj mam problem. Mój wnuk też już mówi po polsku, 13-letni, a ta mała nie. Więc mam bodziec, żeby się uczyć. Nie tylko z tego powodu, ale w ogóle tak. No i trochę pomagam bliższym, dalszym ludziom, bo w moim wieku to już dużo osób, moich rówieśników, to wymaga pomocy różnej. A chciałem jeszcze dopytać, też takie pytanie zadać współczesne, jak pani mówi że pani pracuje w tej komisji socjalnej, jest, tak. Ale też stowarzyszenie, bo pani kontakt, no jest pani członkinią Stowarzyszenia tak. Dzieci Holokaustu. Jak w ogóle na państwa, jak państwo przeżywają pandemię, w sensie jak to wpływa na... No źle wpływa, bo część osób, bardzo źle wpływa, część osób po prostu uważam, że jest chora na strach. To jest niezależne od, naprawdę siedzi w domu, boi się wyjść nawet do sklepu. Ja się nie boję. Ja się w ogóle w życiu niczego nie boję. Ja po prostu uważam, że ja mam tyle lat, to jak ja umrę, to nic się nie stanie. Ale w ogóle dlaczego mam od razu umierać? Ja teraz jestem szczęśliwa, że ja mogę pomóc, że ja mogę... No mam taki dobry kontakt z moimi wnukami amerykańskimi przez telefon. Także nie chcę umierać, ale różnie to było, jak miałam depresję. Także uważam, że trzeba wykorzystać każdy promień słońca, każdy. Jestem bardzo ruchliwa, w sensie, no... Trochę podróżowałam, należę jeszcze do klubu turystycznego w Warszawie i stamtąd też mam fajnych ludzi. I ci ludzie tam wiedzą o moim pochodzeniu, większość wie o moim pochodzeniu. Tam są różni ludzie, ale no są tacy antyszczepionkowcy. Ja jestem bardzo, przeżywam w ogóle... Poza pandemią bardzo przeżywam sprawy no, polityczne.
bardzo przeżywam to. Także, no, obserwuję to czasem z bliska. Strasznie. Hipokryzja to jest dla mnie najgorsza rzecz, jaka może być, którą teraz widzę z bliska. Także, no, ale ja widziałam, bardzo blisko byłam różnych autorytetów naukowych i widziałam to, jak to się też wygląda z bliska. Także mogłabym o tym książkę napisać, ale nie. Przyjaźniłam się też bardzo z Ireną Sendlerową. Prawie co nie było miesiąca, żebym u niej nie była. Jeszcze jak ona mieszkała tam na Latawcu, od 1993 roku poznałam ją przez Halinę Grubowską. I pan oczywiście wie, kto to jest, tak. I z Ireną byłam bardzo blisko. Irena mnie dużo rzeczy powiedziała, takich, których chyba nie mówiła innym. Mówiła, dlaczego kobiety, które oddawały na przechowanie swoje dzieci, miały inny pogląd i ze swoimi matkami, które były starsze. Młode matki oddawały dzieciom, żeby te dzieci przeżyły. Natomiast te kobiety, ich matki, które przeżyły I wojnę światową, nie miały takich, nie znały takich problemów. I nie rozumiały, że można oddać dziecko, żeby je uratować przed śmiercią. Więc tu była to bardzo pamiętam, no nie mówiąc o życiorysie. Mówiła mi o swoim życiorysie i także i o obłudzie tych ludzi, którzy na plecach pani Ireny Sendlerowej chcieli podwyższyć swoje znaczenie w świecie. To jest straszne. I to dotyczy też Żydów. Czy już generalnie po wojnie, po tak. Zasługi po prostu, tak? Słucham? O zasługi chodzi. Tak, 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 tak. Także to różnie było. Tak, że w Ameryce też spotkaliśmy się z takim człowiekiem, bogatym jakimś, właścicielem jakichś firm, który chciał właśnie pomóc tym Żydom, ale głównie imponowały mu lekarki. No, także to jest też różnie. Różnie to jest. I wśród lekarek była jedna osoba, która wstydzi się, że jest lekarką. No, także żydowskiego pochodzenia, ale też także widzę świat bardzo różnorodny. I tak jak mówię, bardzo, bardzo cenię sobie ludzi prawdziwie wierzących, ale nie dewotów i nie ortodoksów. A czy sądzi pani, że pod koniec życia pani mama jednak do niej jakoś wróciły te kwestie właśnie religijne? Nie, znaczy mówiła to, że żałuje, że nie ma tego, bo wiara pomaga ludziom. Wiara pomaga ludziom w różnych sytuacjach. Mama tego nie miała i to mówiła, że to tego zazdrości. Nie potrafiła mieć tej wiary. A może pani powiedzieć, bo to nie padło, jak się pani mama nazywała? Mama zmieniła nazwisko, tak. Mama nazywała się z domu Bromberg, a później nie wiem, jakie sposoby mieliśmy, nazywaliśmy się Makarewicz.
Nie wiem, jak to się stało, wiem, że jakaś zmiana nazwiska nastąpiła chyba po wojnie oficjalna. Na imię? Mama miała Haja, prawdziwe imię to była Haja, a później była Aniela. Aniela, Helena Aniela, więc miała siostra, jedna siostra mamy wylądowała w Rosji. Ta, która mieszkała z Białegostoku, to wylądowała w Rosji razem ze swoją córką. I ta siostra, której nie znałam, bo ona umarła dosyć wcześnie, a jej córka, czyli moja jak gdyby siostra cioteczna, mówiła do niej Halu, a nie Haju, Halu, tak. A tata, jak się nazywał? Tata się nazywał Reicher, Artur Reicher. Także nie wiem, ja nigdzie nie znalazłam, znaczy znalazłam w tych dokumentach z archiwum z archiwum lekarskiego tylko to nazwisko, ale w żadnych moich innych nie miałam żadnych dokumentów takich. Ja tylko mam ojca właśnie te dokumenty, jak był, jak już najpierw jak był lekarzem, a później jak był studentem. I był właśnie z rodziny nie, tata był z rodziny nieortodoksyjnej. I to wszystko. Czy może jeszcze coś? No, wiem, że mój syn, który jest w Ameryce już tyle lat, ale często 2 razy do roku przyjeżdża, to bardzo się interesuje sprawami żydowskimi. Ale też nie jest, absolutnie nie jest jakimś wierzącym.